Dzień dobry. Chciałem opowiedzieć o błędach mędniczych, ponieważ zdarzyło się tak, że zweryfikowałem bardzo dużą ilość monet i złotych monet. To chodziło głównie o amerykańskie 20 i 10 dolarówki, ale też jakieś ruble się trafiły. Taki dość spory stok. No i na tych monetach znalazłem dużo przykładów na różne błędy mennicze i chciałem wam je pokazać, tak żebyście wiedzieli, o co można znaleźć na takich monetach. Czyli niby takie proste monety, niby takie lokacyjne, nie będące specjalnie numizmatami, a jednak można tam zawsze coś ciekawego znaleźć i nie trzeba za to płacić jakoś gigantycznie, bo to są błędy mennicze, które nie kosztują, znaczy za nie się po prostu nie dopłaca. Te monety kupuje się jako bulion, ewentualnie taki bulion z lekką premią, a kupuje się błąd menniczy, za które za te błędy niekiedy trzeba płacić gigantyczne pieniądze, jeżeli chciałoby się kupić nawet pospolitą monetę z takim błędem. No i teraz chciałem wam zaprezentować, oczywiście na podstawie podręcznika do numizmatyki wydanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Numizmatyczne, podręcznika do kursu z numizmatyki. Chciałem wam pokazać błąd pękniętą planszetę, broken planchet, dokładnie tak się to nazywa po angielsku. Tutaj jest taki ekstremalny przykład, gdzie w ogóle fragment monety odpadł. Te przykłady, które ja znalazłem, są bardzo ciekawe, dlatego że to są dwie różne monety. Właściwie tak samo wygląda ten błąd. Dokładnie w tym samym miejscu, na głowie Liberty, na twarzy Liberty, mniej więcej pod linią ucha, to pęknięcie się znajduje. Jest to niezwykłe, z reguły jest tak, że ten błąd się nie replikuje, na różnych monetach występuje w różnych miejscach, natomiast tutaj widzicie ten błąd polegający właśnie na pęknięciu planszety praktycznie w tym samym miejscu. Jest to też o tyle dziwne, że złoto jest miękkie. Złoto z reguły nie pęka i dlatego nie wiem, czy była to jakaś wada materiału, wada wylania materiału, wada walcowania materiału, nie wiem dokładnie. Być może trzeba by to jakieś dokładne badania wykonać. Dlaczego tak się stało, że złota moneta popękała w trakcie procesu menniczego, no ale jak widzicie, zdarzają się i takie cuda. Rzeczy, które teoretycznie są bardzo mało prawdopodobne, jednak ilość bitych monet jest na tyle duża, że nawet to małe prawdopodobieństwo w końcu się realizuje i takie monety trafiają na rynek.